Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest Dzień z Republiką, czas na rozmowę o tym, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie. Jest z nami pan Dariusz Materniak, redaktor naczelny polsko-ukraińskiego portalu Polukr.net. Witam panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdymisjonował dotychczasowego ministra obrony, czyli Oleksija Reznikowa. Poinformował przy tym, że nowym szefem resortu obrony będzie Rustem Umerow, Tatar krymski, który dotychczas był szefem Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy. Panie redaktorze, z jakich powodów Zełenski zdymisjonował Reznikowa, który chyba był dość popularnym ministrem, takim PR-owo dosyć sympatycznym, bez jakichś rażących wpadek? Czy znane są powody dymisji Reznikowa? No faktycznie ta dymisja Oleksija Reznikowa, ona była oczekiwana już od dość dawna. Przynajmniej faktycznie gdzieś mniej więcej od przynajmniej sierpnia zeszłego roku, kiedy okazało się, że doszło tam do pewnych problemów związanych z zamówieniami dotyczącymi żywności dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. W jednym, zdaje się, czy kilku przetargach rozliczono wartość pewnych produktów spożywczych na sumę trzy razy większą niż one rzeczywiście kosztują. I to tak naprawdę najbardziej już wtedy, już rok temu, podkopało bardzo mocno pozycję Reznikowa, ale wówczas zdecydowano o tym, żeby go nie dymisjonować, bo to był jeszcze dość gorący okres, jeśli chodzi o toczącą się wojnę, o kwestie związane z dostawami uzbrojenia, więc zdecydowano, że Reznikow będzie się zajmował nadal pozostaniem i będzie zajmował się kwestiami związanymi z kontaktami z sojusznikami, na przykład w ramach formuły Rammstein. Teraz jednak w sierpniu znowu był jakiś problem z przetargiem, jeśli chodzi o dostawy odzieży zimowej dla żołnierzy. Jak się wydaje, ostatecznie podkopało już to zaufanie do dymisji już ostatecznie Oleksija Reznikowa, do jego odejścia z tego stanowiska. A kim jest Rustem Umerow, który ma zostać teraz właśnie nowym ministrem obrony Ukrainy? No to jest, można powiedzieć, bardzo ciekawa postać. Jak pan słusznie zauważył, jest Tatarem krymskim z pochodzenia. Jego rodzina została w 1944 roku w czasie deportacji wywieziona do Uzbekistanu. Wtedy do Związku Radzieckiego, później do Uzbekistanu. On sam się urodził zresztą w Samarkandzie, czyli właśnie w Uzbekistanie. Potem z rodziną powrócił do Ukrainy. Przez pewien czas był szefem jednego z komitetów Rady Najwyższej Ukrainy zajmujących się właśnie Krymem. Potem kierował pracami Platformy Krymskiej, czyli takiej formuły dyplomatycznej, która ma na celu, to nadal ma na celu wypracowanie zdolności, możliwości zakończenia okupacji Krymu. Oczywiście, kiedy ta formuła powstawała w 2020-2021 roku, te założenia były inne niż teraz, no bo nie toczyła się jeszcze wojna. Na pewno to, co warto zauważyć, Umerow ma bardzo dobrze rozbudowane kontakty z przedstawicielami dyplomacji w krajach zachodnich, to po pierwsze, ale także w państwach takich jak Turcja czy Arabia Saudyjska, które z racji tego, że Tatarzy są społecznością wyznającą islam, mają też swój wkład w obronę ich praw i generalnie w uregulowanie tej sytuacji wokół Krymu. Więc wydaje się, że to jest bardzo dobry wybór. Doświadczony na pewno, doświadczony dyplomata, doświadczony specjalista, który, jak sądzę, tutaj będzie dobrze wykonywał swoje funkcje na tym stanowisku. Kolejna sprawa. Ostatnio prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał polecenie posłom, żeby ci przygotowali projekt ustawy, który będzie karał korupcję, czyny korupcyjne w trakcie stanu wojennego za zdradę państwa. I pytanie brzmi, czy jest to konieczne, czy to zostało wywołane koniecznością, czy być może jest to jakiś element marketingu politycznego. Innymi słowy, czy Ukraina cały czas, mimo stanu wojennego, mimo oczywiście takiej dużej samokontroli wśród ludzi, wśród także urzędników, ma problemy z korupcją? No cały czas, ja myślę, jeśli tutaj chodzi o obie te rzeczy, o których mówimy. To znaczy, z jednej strony te problemy oczywiście nadal są. Faktycznie
Realnie można powiedzieć, że taka realna walka z korupcją na Ukrainie toczy się przez ostatnie mniej więcej 8-9 lat. To jest okres po 2014 roku. No, mimo tego, że wiele się udało zrobić, mimo że powstały do tego odpowiednie instytucje, odpowiednie regulacje prawne, no to całkowicie tego procederu mimo wojny nie da się oczywiście zniwelować. Nawet w pewnych sferach nawet nie te procedury korupcyjne się pojawiły, na przykład jeśli mówimy o osobach wręczających łapówki, żeby na przykład uniknąć powołania do wojska, czy umożliwić sobie wyjazd za granicę. Więc na pewno ten problem funkcjonuje, na pewno ten problem cały czas istnieje i w związku z tym no, nie jest dziwne, że w tej skrajnej sytuacji, w jakiej jest państwo ukraińskie, też władza będzie sięgać po radykalne metody, żeby z tym problemem walczyć. Tym bardziej, że bardzo mocno naciskają na to partnerzy zachodni, przede wszystkim USA, żeby z tym problemem uporać i od tego będą na pewno uzależniać nie tylko dalszą pomoc wojskową, ale także pomoc finansową, gospodarczą, kiedy będzie już toczyła się na dużą skalę odbudowa Ukrainy. Natomiast jest takie też, można powiedzieć, żądanie, takie wymaganie społeczne, żeby z tym procederem walczyć, więc taka inicjatywa ze strony prezydenta oczywiście też w założeniu na pewno ma wpłynąć pozytywnie na jego notowania. Przypomnijmy, że w połowie sierpnia prezydent Ukrainy postanowił zwolnić wszystkich szefów obwodowych komisji uzupełnień właśnie z racji tego, że ci szefowie mogli dopuszczać się różnych nieprawidłowości. Natomiast ostatnio przewodniczący rządzącej frakcji Sługa Narodu, Dawid Arachamija, zasugerował, że ukraińskie organy ścigania będą domagać się ekstradycji tych mężczyzn, którzy są w wieku poborowym i nielegalnie opuścili Ukrainę, a taki proceder być może jest pewnym zjawiskiem od początku wojny właśnie u naszego wschodniego sąsiada. Na polecenie prezydenta Zełenskiego mają nawet zostać zweryfikowane wszystkie orzeczenia o niezdolności do służby wydane przez komisje wojskowe, wojskowe komisje lekarskie po 24 lutego. Panie redaktorze, czy to mógł być jakiś taki większy problem? Czy to mogło być szersze zjawisko, że ludzie załatwiali sobie, mówiąc kolokwialnie, lewe zwolnienia lekarskie po to, żeby móc wydostać się za granicę i uniknąć tym samym służby wojskowej, mobilizacji do wojska? Czy to może mieć dużą skalę, czy raczej są to jednak jakieś jednostkowe przypadki i nie należy tutaj wyciągać zbyt daleko idących wniosków? No mimo wszystko jednak to chyba była dość znaczna skala. Znaczna liczba ludzi tutaj, myślę, że można było liczyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. Zdaje się dzisiaj media podały, że to przynajmniej nawet być może 80 tysięcy osób właśnie w wieku poborowym, którzy wyjechali na przykład do Polski i tylko do jednego kraju, do nas. I mówimy mniej więcej o takich liczbach, więc na pewno problem jest duży, problem jest znaczący i już samo to, że zwolniono wszystkich tych szefów komend uzupełnień, no to już samo to pokazuje, że jego skala jest jednak duża. No mobilizacja już w tej chwili, trzeba powiedzieć, że idzie dość opornie, bo po prostu niespecjalnie już jest kogo mobilizować tak naprawdę osób z doświadczeniem jakimś wojskowym, czy to z operacji antyterrorystycznej, czy generalnie rezerwistów, praktycznie już powołano wszystkich. W tym momencie armia ukraińska liczy ponad 700 tysięcy żołnierzy, plus jeszcze służby, Gwardia Narodowa, Policja, służby graniczne. Mówi się w tym momencie o tym jeszcze, że Sztab Generalny Ukrainy, Sił Zbrojnych Ukrainy chce powołać jeszcze nawet być może 450 tysięcy ludzi. No i trzeba sobie potrzeby są mobilizacyjne, są ogromne. Więc nie ma się też co dziwić, że sięga się też po takie środki, po jakie sięga w tym momencie państwo ukraińskie, żeby te osoby, które unikają tego obowiązku, skłonić po prostu do powrotu do kraju w ten czy inny sposób. Można założyć, że ci, którzy chcieli walczyć, czyli ci najbardziej zmotywowani, zdążyli się do wojska zaciągnąć. Natomiast przypomnijmy jeszcze, panie redaktorze, że generalnie osoby, które mają
od 18 bodajże do 65 roku życia i są mężczyznami, nie mogą wyjechać z Ukrainy właśnie z racji na stan wojenny i powszechną mobilizację, chyba że są osobami o niezdolności do pełnienia służby wojskowej albo spełniają jakieś takie dodatkowe kryteria, które zwalniają ze służby. Tak, dokładnie. Tam tych kryteriów jest kilka. To jest właśnie są kwestie medyczne, to są kwestie na przykład takie, jeżeli ktoś ma trójkę lub więcej dzieci, wówczas nie jest powoływany do służby wojskowej. Jeżeli jest na przykład wolontariuszem, wyjeżdża, załatwia jakieś sprawy związane z pomocą dla armii, wtedy również może wyjechać na jakiś określony czas, a potem wrócić. Więc jest z tych wyjątków trochę. Natomiast no, wiadomo, że to też było wykorzystywane, jakby pewne możliwości też były wykorzystywane, żeby po prostu wyjechać i nie wrócić. Na przykład jako kierowca czy jako wolontariusz taka osoba wyjeżdżała, nie wracała. No w tym momencie siłą rzeczy łamie prawo. No, już pomijam przypadki oczywiste, korupcję, kiedy ktoś po prostu wręcza łapówkę, żeby sobie załatwić możliwość wyjazdu czy po prostu zwolnienie ze służby. No to tak samo jest to według kodeksu karnego Ukrainy. Jest to złamanie prawa, więc nic dziwnego, że takie osoby mogą zostać po prostu deportowane na zasadzie mechanizmu ekstradycyjnego, czy to z Polski, czy to pewnie z innych krajów Unii Europejskiej, z powrotem do Ukrainy. Telewizja Republika ma swojego operatora na Ukrainie, Mykołę, który przebywa w Kijowie i mimo usilnych starań nie udało się uzyskać zgody na to, żeby on jednak przyjechał do Polski, żeby pracował nadal w Republice, tutaj na miejscu. Także to nie jest takie łatwe, żeby dostać taką zgodę na wyjazd, czy wręcz jest to prawie że niemożliwe, jeżeli nie zapłaci się łapówki. Natomiast kolejna sprawa, panie redaktorze, mianowicie ukraińska ofensywa trwa dokładnie 3 miesiące, zaczęła się 4 czerwca, tak się powszechnie przyjmuje. Dzisiaj mamy 4 września, także 3 miesiące mijają. I jakbyśmy mogli trochę coś podsumować działania ofensywne Ukrainy, ponieważ nie ma dużych zmian terytorialnych przez ostatnie miesiące, ale z drugiej strony mówi się o pewnych sukcesach ukraińskich, chociażby w postaci odbicia w zeszłym tygodniu bodajże miejscowości Robotynę na odcinku zaporowskim czyli właśnie to jest ten kierunek Morza Azowskiego. Chodzi tutaj oczywiście Ukraińcom o przebicie tak zwanego korytarza krymskiego. Także pewne sukcesy są, ale nie są to sukcesy duże, nie są to sukcesy strategiczne. Jakby pan redaktor swoją ocenę ukraińskiej kontrofensywy mógł nam przytoczyć. Te sukcesy, no faktycznie one, patrząc na mapę terytorialnie, one nie są duże. Najbardziej pewnie można tutaj wskazać, jeżeli chcemy mówić o sukcesach, na to, że strona rosyjska w tych działaniach skierowanych przeciwko kontrofensywie ukraińskiej ponosi bardzo ciężkie straty. Bardzo ciężkie straty w ludziach i bardzo ciężkie straty sprzętowe. To w znaczący sposób już upośledza i będzie w najbliższej przyszłości upośledzać rosyjskie zdolności, jeśli chodzi o artylerię, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, czy na przykład walkę radioelektroniczną. Bo tutaj te ubytki sprzętowe są naprawdę znaczące, liczone czasami w setkach, być może miejscami, w niektórych przypadkach tysiącach egzemplarzy w ciągu tych 3 miesięcy. To, co jest istotne, to na pewno to, że ten kierunek zaporowski, właśnie ten, który teraz widzimy na mapie, on jest kluczowy, dlatego że stronie ukraińskiej zależy na tym, żeby przerwać pomiędzy Donbasem a okupowanym Krymem i uniemożliwić zaopatrzenie sił rosyjskich stacjonujących właśnie na Krymie, co w połączeniu jeszcze z przerwaniem komunikacji mostem krymskim, no byłoby dla Rosjan bardzo poważnym problemem. I wydaje mi się, że w tym momencie, w najbliższym czasie, w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch, jaki nam jeszcze pozostał na możliwość prowadzenia takich aktywnych działań ofensywnych, prawdopodobnie tego zrobić się nie da. Natomiast prawdopodobnie uda się stronie ukraińskiej jeszcze tą linię frontu przesunąć na południe o kilka, być może kilkanaście, 20 kilometrów. To już będzie znaczący sukces. A to dlatego, że cały ten odcinek, jaki pozostał od ukraińskich linii aż do Morza Azowskiego, będzie miał około 70-75
5, może 80 kilometrów. A to oznacza, że cały ten obszar już w tym momencie będzie pod kontrolą ogniową ukraińskiej artylerii, przede wszystkim rakietowej, czyli głównie zestawów HIMARS, ale trochę bliżej, także artylerii lufowej. I to pozwoli przez te najbliższe miesiące zadawać w dalszym ciągu stronie rosyjskiej straty i jeśli nie całkowicie odciąć, bo to raczej chyba nie będzie możliwe, to przynajmniej bardzo utrudnić zaopatrzenie tych jednostek, które zostają na Krymie. Zatem to nie jest to ten sukces, jakiego oczekiwaliśmy, na pewno przerwania tego korytarza, ale mimo wszystko tutaj daje to pewne możliwości, pewne zdolności i stanowi dobry punkt wyjścia do kontynuowania ewentualnego tej ofensywy na wiosnę przyszłego roku. Rosjanie na południu Ukrainy, przede wszystkim właśnie w obwodzie zaporowskim, przygotowali tak zwane linie Surowikina, które mają spowodować, że Ukraina nie będzie posuwała się naprzód. Są to, zdaje się, jakieś duże linie umocnień, okopów, no generalnie mówiąc, główne linie obrony rosyjskiej. Panie redaktorze, czy te linie zostały już w jakiś sposób nadszarpnięte, być może przerwane przez stronę ukraińską, czy cały czas walki toczyły się jednak na tym obszarze takim, na którego utratę Rosja mogła sobie pozwolić? I przede wszystkim, czym są owe linie Surowikina, o których teraz trochę mówi się zarówno w prasie fachowej, jak i generalnie w mediach? No to są linie obronne, czyli są to dość głęboko zbudowane, tak jak to zresztą widać na mapie, na kilkanaście kilometrów szerokości, głębokości pozycje obronne, gdzie się znajdują z przodu, na samym początku znajdują się pola minowe, miny przeciwpiechotne, przeciwpancerne, znajdują się różnego rodzaju pułapki ogniowe, znajdują się stanowiska artylerii, piechoty, zazwyczaj które są już bardzo dobrze w danym miejscu, jak to się mówi, wstrzelane. Czyli żołnierze wiedzą, w jakim kierunku mają prowadzić ogień bez specjalnego tak naprawdę już przygotowywania się. No i przerwanie takiej linii obronnej jest bardzo trudne, no bo przede wszystkim to są miny, to co widzieliśmy na samym początku ofensywy, jak trudne było pokonanie takich pól minowych przez sprzęt pancerny zmechanizowany, nawet przez specjalnie przystosowane do tego pojazdy. Bardzo trudne jest pokonanie samego pola minowego, a później rozbicie takiej pozycji, która jest obsadzona przez żołnierzy, którzy są cały czas wspierani przez lotnictwo, przez ogień artylerii i tak dalej. Dlatego jest to trudne zadanie i w zasadzie no, nie da się tego zrobić szybko, a już na pewno nie da się tego zrobić szybko, czy bez bardzo których strona się bardzo mocno unikać, no bo te zasoby nie tylko sprzętowe, ale także ludzkie, one są po stronie ukraińskiej dość mocno ograniczone. W tym momencie mówi się, że ta pierwsza linia obrony z trzech głównych została już teraz walki toczą się już o przełamanie tej drugiej linii obronnej. Natomiast tak naprawdę przerwanie tej pierwszej linii jest kluczowe, bo te kolejne linie są już trochę słabsze, są trochę węższe, a przede wszystkim już może nie być odpowiedniej liczby żołnierzy, żeby te obsadzić. No bo tak naprawdę to działa dopiero do tego momentu, dopóki są żołnierze, którzy są w stanie tych stanowiska bronić po prostu tych umocnień. Więc przerwanie tej pierwszej, najgłębszej, prawdopodobnie najlepiej przygotowanej linii to już jest sukces, no ale oczywiście pozostają jeszcze dwie kolejne i do Morza Azowskiego jednak jest jeszcze dość daleko. Czy widzi pan redaktor jakieś zagrożenia dla sukcesu ukraińskiej kontrofensywy? Na razie Ukraińcy wydają się być bardzo zmotywowani, bardzo zdeterminowani do tego, żeby pokonywać rosyjskie umocnienia, żeby przerywać linię Surowikina i mają w tym pewne sukcesy, jak chociażby właśnie ostatnio zdobycie, odbicie miejscowości Robotyno. Natomiast czy to może się w pewien sposób wyczerpać? Czy z jakichś powodów ta kontrofensywa może stracić impet? No generalnie mówiąc, czy widzi pan redaktor jakieś zagrożenia dla sukcesu ukraińskich ataków?
No przede wszystkim tutaj jeden z istotnych czynników to jest jednak pogoda. To znaczy zbliża się jesień. Jeżeli będą opady, a na pewno będą, no to w tym momencie będzie dużo trudniej się przemieszczać, zwłaszcza pojazdom opancerzonym, generalnie wojskom zmechanizowanym. To siłą rzeczy zawsze spowalnia takie działania ofensywne, raczej premiuje obronę. Po drugie to są dostawy z kwestii dostaw sprzętu i amunicji z krajów zachodnich, od których te działania kontrofensywne są bardzo mocno uzależnione. Jeżeli te dostawy się utrzymają na tym poziomie, który jest, no to jest szansa, że te działania będzie można kontynuować. Jeżeli one by się zmniejszyły, a wiadomo, że są problemy, no bo sprzęt się już w niektórych państwach po prostu kończy. Inne kraje nie nadążają też z produkcją amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej. No to tutaj też sytuacja będzie bardzo problematyczna, jeżeli opóźnień się w produkcji i dostawach nie uda się rozwiązać. Tutaj no musimy, panie redaktorze, postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Materniak z portalu polsko-ukraińskiego PolUkrNet był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, kłaniam się. A państwu dziękuję za uwagę. To był program, a nawet całe pasmo Dzień z Republiką, a za chwilę koronka do Miłosierdzia Bożego. Do zobaczenia, dobrego dnia.